Siemanko, w kolejnym odcinku przebudowy Olympique Marsylia na moim kanale, sezon numer 3. Dziękuję Wam wszystkim za lajki pod ostatnim filmem, komentarze, wszystkie subskrypcje. I pamiętajcie, że jeśli Wam ta seria się spodoba, zostawcie łapkę w górę. A ja już zaczynam trzeci sezon. Na początku przeglądam mój skład, wystawiam piłkarzy, którzy są mi w ogóle niepotrzebni, którzy nadal są w tym klubie, a tak naprawdę w ogóle z nich nie używam. Też przeglądałem, czy są wystawieni na sprzedaż. No i niektórzy byli, niektórzy nie. Tego Dienka sprzedaje, Pedro sprzedaje. Mamy Niana, Wea, Batshuayi chyba zostanie. Tutaj Wea chyba wystawiłem, nie? Wystawiłem Batshuaya. Miał ostatnio mega sezon, ale przydałyby się jakieś pieniądze, by kupić innych piłkarzy, by móc pozyskać kogoś innego na atak. Mamy 78 milionów. To jest i dużo, i mało. Tutaj macie cele, ocena popularności menadżera. Obrońcę skupić, dwóch piłkarzy po 20 roku życia co najmniej. No dobra, jeden wymagany, jeden młody piłkarz. Tego jednego młodego piłkarza to pozyskamy jakoś darmowego, by hajsu nie wydawać. Pierwszy transfer to wzmocnienie ataku. Andy Delort, znany z Boys League M. Jeden z, no, ostatnio bardzo dobry strzelec, więc stwierdziłem, czemu by nie. Zobaczymy, jak się spisze. Może i dużo kosztuje, jak może wiąże z nim 1-2 sezony, ale powiem Wam, że piłkarze, których na atak bym chciał pozyskać, by byli jeszcze bardziej drodzy, więc myślę, że taki Andy Delort naprawdę jest złą opcją, a to jest piłkarz, który powinien dostarczyć te 20 goli jeszcze w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Tutaj były trudne negocjacje, wrócili z ofertą 34 milionów 300, ja postanowiłem jeszcze oczywiście ponegocjować, bo czemu by nie, trzeba zbić trochę tą kwotę. No i 28 300, oni 31 900, tu już tak trochę lepiej. Zobaczyłem, czy chcą, sprawdziłem, czy jeszcze niżej to obniżą, 29. Oni jednak nie. Dobra, biorę już tego Delorta, już nie będę taki kapryśny. O milion obniżyłem i się zgodzili, więc spoko, mamy tego piłkarza w naszym klubie. Czas na transfer piłkarza, który już grał w naszym klubie w pierwszym sezonie, był wypożyczony. Teraz kupuje Williama Salibę, tym razem z RB Lipsk, czyli odszedł z Arsenalu do RB Lipska. Chcieli Conrada de la Fuente, nie oda mi Conrada de la Fuente. I tutaj 39 milionów, 36 400, i oni się na to zgodzili. To jeszcze taka informacja, już nagrałem ten odcinek, ten sezon i następny sezon. Będzie dzień po dniu, więc to może dopiero się odniosę, jeśli będzie piąty sezon, wasze komentarze. Miałem czas, to nagrałem po prostu. Nagrałem w ogóle odcinek za odcinkiem teraz. Więc dobra, William Saliba i Adrian Truffert na lewą obronę. Chciałem znowu grać czwórką obrońców, ale po chwili znowu zmieniłem ustawienie. No jednak Marsylią nie najlepiej grają w symulacji czwórką obrońców, więc stwierdziłem, no zobaczymy, co będzie z Truffertem. Może jakoś go zmienię. Tutaj widzicie skład, jak to wygląda. Może zmienimy ustawienie, bo po połowie sezonu jesteśmy na piątym miejscu. Mamy 16 punktów straty do PSG, więc ciężko będzie wygrać to mistrzostwo na pewno tym składem, jakim mam. No zobaczymy, jak sezon na sezon się jeszcze ten skład może będzie bardziej rozwijał. No na razie nie ma tylu pieniędzy. W Lidze Europy nam nie poszło. Będziemy grali w Lidze Konferencji. Tak, Shamrock Rovers jest lepszy od nas, który raz z nami wygrali, przez tą porażkę gramy dalej. Zagramy z Arsenalem w Conference League, bardzo ciekawie. Może chociaż Conference League wygramy, gdzie Ligi Europy nie wygraliśmy, więc może Conference League będzie dla nas, czemu by nie. Może by się udało jakiś puchar w końcu zgarnąć. No i dobra, centrala składu na półmetku sezonu, Andy Delort, nie jest najlepszym strzelcem, tylko 8 goli, ale zawodzi Ketaler, Sinestera, który miał też ostatnio kapitalny sezon. No Delort jak na razie słabo, jeszcze mu overlap spadł, zaraz będzie, że źle wydam te pieniądze. Trzeba grać Weo Minyan. Gram na dwóch napastników, 3-5-2 teraz. Koniec sezonu, trzecie miejsce, 22 punkty straty do PSG. No w pierwszym sezonie byliśmy najbliżej mistrzostwa i wtedy mogliśmy je wygrać, przez to nasze porażki głupie, ich nie wygraliśmy. Wtedy graliśmy w finale Pucharu Francji? Nie byliśmy tam, się coś pomyliło. No ale dobra, tutaj mamy co? A! Conference League, gramy w finale z Lyonem, więc francuski pojedynek w finale Pucharu trzeciej kategorii w Europie.
Więc no co, może uda się. Ligi Europy się udało przez fatalne rzuty karne, więc może pokonamy ten Lyon. Francuski finał w Lidze Conference. Conference League. No i skład Lyonu. Jonathana Rodriguez'a kupili z Meksyku. No, bardzo realistyczny transfer. Widzę, jak Jonathan Rodriguez Cruz Azul idzie do Francji. Tak, on tyle zarabia w Cruz Azul, że nie ma sensu mu iść do Europy. W ogóle Meksykanie tyle zarabiają w swoim kraju, że zazwyczaj nie opuszczają tego kraju, nawet żeby iść w Europie. Dlatego ich tak trochę mało jest w Europie. A tutaj mój skład. Ja gram czwórką. Wiem, że cały sezon gramy trójką, ale ja nie umiem grać trójką obrońców w tej FIFA. No i dobra. Piękne podanie Truferta do Niana. I Nian, co za lobik. 1-0 dla Marsylii. 19 minuta. Olympique Marsylia prowadzi kapitalne podanie Truferta górą. I Nian, co za podcinka, co za kapitalne wykończenie naszego napastnika. No i Brahima Nian fajnie się spisuje na ataku. Druga połowa. Kamara do Adila. Adil do Delorda, ten do Ketalera. Co zrobi Ketaler? Podaje do Niana. Patrzcie, ile miejsca ma Nian. Nian wchodzi w pole karne, strzela 2-0 dla Olympique Marsylia. Czyżbyśmy mieli zdobyć to trofeum? Lyon łapie kontakt. Bruno Guimarães, Cherki, Lascelles, Cadevara, Rodriguez, Cadevara i mamy 1-2. No niestety 1-2, niebezpieczny wynik. Wiemy, co się stało w zeszłym sezonie. Oby Kaleta Czar nie popełnił takiego fatalnego błędu, no i nie popełnił. Mamy pierwsze trofeum w tej karierze. Puchar Conference League. Conference League Cup. No dobra, no jakoś kończymy ten sezon pucharem pocieszenia, można to tak nazwać. Kamara podnosi trofeum. Chciałbym w końcu wygrać IKE, ale strasznie trudno. No, żałuję tego pierwszego sezonu, że tam nie wygraliśmy, bo tam byśmy zdobyli moim zdaniem mistrzostwo i teraz byśmy się skupili na Europie. A tak, nie wykorzystaliśmy słabego sezonu PSG, które goniło i dogoniło Lyon. A my mamy puchar za zwycięstwo Conference League, więc zawsze to coś. Kamara się cieszy, wszyscy się cieszą, zawsze coś do gabloty można wstawić. Tutaj widzicie statystyki, mecz nie porywał, 4 strzały z obu stron, ale to Marsylia jest lepsza, nie Olympique Lyon. No i co? Jeśli chodzi o cele zarządu, no nie były one najlepiej nam nie poszło w tym sezonie. Oby w następnym było lepiej. No i ja już się powoli pani z wami żegnam. Krótki materiał, ale mam nadzieję, że wam się podobał. To tyle, na razie piąteczka.